Dzień dobry. Proszę pana, chciałem kupić drzwi. Drzwi? Tutaj? No to jest sklep z drzwiami, tak? Tak. A dlaczego pan pyta? No pan tak krzyknął się, zdziwił, że drzwi tutaj, no to... A nie, wie pan, bo jeszcze tydzień temu pracowałem w rzeźni. Się cholera, nie mogę przedstawić, ale już słucham pana. O co chodzi? Chciałem kupić drzwi. Tak. Poproszę drzwi. Są drzwi? A jak pan tu wszedł? Przez drzwi. Czyli? Są. To bym wziął. Jakie? Takie, żeby się otwierały, zamykały. Takie sobie wymarzyłem. Są takie? Chwileczkę, przecież się nie rozerwę. Są. Wejściowe? No takie wejściowo-wyjściowe, żeby to w dwie strony działało, żeby można było wejść, wyjść. Rozumiemy, że wyposażony w tak zwany system w te i we w te. A tak, koniecznie z tym systemem, no. A czy są takie z tym systemem? Są. Ja powiem panu, ciekawostka, że innych nie ma. Ale dobrze, teraz uwaga. Do czego te drzwi w zasadzie mają być? Do domu, do rzeźni, do takiego pomieszczenia, gdzie się uprawia świnie, do pokoju, do takiego magazynu na kości, mączkę kostną, czy do takiej wrzątkowni, gdzie się zdziera szczecinę i moczy ogony, w rynnach, miedziany. Do pokoju! Do pokoju! Poproszę takie drzwi, żeby się otwierały, zamykały, wejściowo, wyjściowe, do pokoju. Pokój duży, mały? 18 metrów. A no to już sprawa. To rozumiem, im większy pokój, tym większe drzwi, tak? To nie ma żadnego znaczenia. To co się pan pyta? A tak, byłem ciekaw. Ile można za jednym razem tamcielaków rozebrać? 18 metrów. No to już się można pobawić. Czyli co, wszystko wiemy. Aha, chwileczkę, ważna sprawa. Te drzwi mają być prawe czy lewe? Co to znaczy, czy są prawe czy lewe drzwi? A co to znaczy, czy jest prawe czy lewe oko? Tak już jest i koniec, z tym się człowiek rodzi, z tym się już nie dyskutuje. To może jakieś pytanie pomocnicze pan zadał? No nie wiem. Pan woli przychodzić przez prawe czy przez lewe drzwi? Tak. Ale co tak? Te drzwi mają się otwierać. Na prawo czy na lewo? Na oście! A na prawo oście czy na lewo oście? Czy na co w końcu? Nie wiem tak dokładnie, o co chodzi, no. W rzeźni wszystko było proste. Świnia prąd, bzzz. Ci przewaliło na prawo czy na lewo? Co za różnica tutaj? Słuchaj pan, jak ma stoisz przed tymi drzwiami, tak? To po której stronie masz pan klamkę? No to zależy, po której stronie drzwi stoję. Czy w pokoju, przed wyjściem, czy w korytarzu, przodem do pokoju, tym do wyjścia. To inaczej. Pan przez te drzwi będzie częściej wchodził czy wychodził? Bym chciał tak mniej więcej rozłożyć po pół. A za pierwszym razem, jak panu te drzwi przywiozą, pan przez te drzwi wejdzie, czy pan przez te drzwi wyjdzie? Co pan przez te drzwi zrobi? Wychodzę. Wychodzi. Wychodzę. Ładna pogoda, się nie będę kisił w pokoju. Pewnie. Idę. Co pan będzie siedział w pokoju z martwymi cielakami? Dobrze. Teraz uwaga. Niech pan zamknie oczy w wyobraźni, że pan stoi przed tymi drzwiami, za panem leży 6-7 cielaków. Po której stronie ma pan klamkę? Po prawej. Po prawej? Nie, po lewej. To po prawej czy po lewej? A nie wiem. Dlaczego? Bo klamki nie widzę. Bo pan oczy zamknął. Pan kazał ci zamknąć. Wyobraźnią. No dobra, no, no widzę, no. Po lewej. Na pewno? Po lewej. Na pewno? Na 100% po lewej. Dobrze. Połóż pan jeszcze raz. Po lewej. Przecież to jest prawa ręka, co pan mi tu? To jest prawa ręka, no. Albo jeszcze ta jest. Nie, prawa, lewa, właśnie zawsze mi się myli prawa, lewa, nie? Inne mi się nie mylą.
Prawa, lewa zawsze. Panu się myli? Co? W sumie podobne. Panu się myli, prawa, lewa. Co ma świnia powiedzieć, ma się przednią i tylnią. Jak świnia kupuje drzwi, to musi być cyrk. Ma pan może jakiś sposób fachowy, jak odróżnić prawa, lewa? Tak, oczywiście. Niech pan sobie to raz na zawsze zapamięta. Prawa ręka to jest ta, co jak się leży na brzuchu, to od ściany. Ale ja w nogach śpię. To po nodze można poznać. Prawa ręka zwisa nad prawą nogą stojącą. A prawa noga to jak duży palec z lewej strony. Inaczej. 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 Prawa ręka to jest ta, co się nie opisze. No tak. Pisze pan prawą ręką? Tak. Chyba, że jest pan mańkutem. Nie. To wtedy pan pisze lewą ręką? Nie. Więc którą ręką pan pisze? Tą? Tak. Nie! No, proszę pana, bo nie jestem mańkutem, bo ja wszystko robię prawą, tylko piszę lewą. Tak wszystko prawą, nawet czytam prawą. Jak pan ręką czyta? No tak mówię, bo jestem tłumaczem. Jak tłumaczę z niemieckiego, to prawą ręką czytam niemieckie słowo, tu lewą piszę polskie. Prawo niemieckie, lewo polskie. Prawo niemieckie, lewo polskie. Chyba, że odwrotnie tłumaczę. Nie, 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 stop, panie, stop, bo mnie zaraz coś trafia, bo ja pana trafię. Jakie pan w końcu chcesz te drzwi? Nie wiem. Prawe czy lewe? Nie wiem jakie. Prawe? Prawe. Czy lewe? Czy lewe. No to jakie w końcu, prawe czy lewe? Jakie? Obrotowe. Prawo skrętne czy lewo skrętne?